Nie! Dlaczego? 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 Ten świat jest taki brutalny. Jestem tylko człowiekiem. Samotnym człowiekiem, który chce być kochany. Nie! I cięcie. Dla mnie? O, nie trzeba było. Chcę podziękować mojej mamie, mojemu tacie. Kocham was wszystkich. Aha, witamy w programie. Dzisiaj zrobię w kuchni istną zawieruchę. Zamierzam zaserwować kilka smacznych smakołyków. Spójrzcie tylko na te wszystkie pyszne składniki. A co was dziś czeka? Au, ocuń się. Znam karate. Bez obaw, wszystko pod kontrolą. Jestem profesjonalistą. Taki tam żarcik szefa kuchni. I przechodzimy do programu. Dziś zrobimy pyszne babeczki. Patrzcie na ten czekoladowy krem. Aż ślinka cieknie. Na co więc czekamy? Najpierw potrzebna nam czekolada. Ach, powinna gdzieś tu być. Chwileczkę, to program na żywo. Takie rzeczy się zdarzają. Czekaj, ty zeżarłeś mi czekoladę? Masz czekoladę na twarzy. Ostrzegam cię, to był ostatni raz, dobra? Na czym skończyłem? Ach tak, na czekoladzie. Trzeba włożyć ją do miski i rozpuścić. Patrzcie na tę płynną pyszność. Już chciałbym to zjeść. Czyż nie wygląda smakowicie? Teraz trzeba to ubić. Chcę, aby krem był lekki jak chmurka. Babeczki smakują wtedy o niebo lepiej. Polecam użyć w tym celu miksera. Komu by się chciało ubijać to ręcznie? To ryzyko wpisane w zawód szefa kuchni. Nie zostało zbyt wiele. Nie mogę pracować w takich warunkach. Zabieraj łapska! Rób ciastka, koleżko, bo inaczej będziemy rozmawiać. Nie chcę. Chwileczkę. Mam świetny pomysł. To domena wspaniałych szefów kuchni. Nieszablonowe myślenie. Potrzebny mi kubek. Wsypię do niego kakao. Myślę, że jakieś 3 małe filiżaneczki. Następnie wbiję jajko. Pamiętajcie, że nie mogą się tam znaleźć żadne skorupki. Nikt nie lubi chrupiącego ciasta. Następnie wymieszam i wkruszę do środka ciasteczko. Wygląda dobrze. Ale trzeba to jeszcze upiec. Można to zrobić w kuchence mikrofalowej. Piekarnik nie jest wymagany. Spróbujmy. Wow. To coś pięknego. Jestem w czekoladowym raju. To takie pyszne. O, patrzcie na to. Wielki mi to zajmie. Macie bałagan w kuchni? Zdradzę wam moje wszystkie patenty na sprzątanie. Witajcie w programie Sprzątanie według Alexa. Te pizze pachną wybornie. To najgorsza część bycia dostawcą. Dzień doberek, proszę otworzyć. Nie mam dziś czasu. Przede mną jeszcze wiele przystanków. Tak? Zamawiałeś gorącą pizzę? No w końcu, nie spieszyło ci się. Pachnie jak peperoni. Puszczaj, to moje. Mógłbyś przynajmniej dać mi kawałek. Weź pieniądze i wynoś się stąd. I to tyle? Na więcej nie mogę liczyć? Smacznej pizzy. Puszczaj, to moje. Niektórzy ludzie są strasznie samolubni. Już prawie czuję smak sera. Bądź silny, Alex. Koleś od pizzy. Czekam. Przyjdź po swoją pizzę. Nie ponoszę odpowiedzialności za to, co się z nimi stanie. Nie mogę się dłużej opierać. A, to moja pizza? Co robisz? Kontrola jakości. Jesteśmy dumni z naszych pizz. Jaja sobie robisz? To moja pizza. Smacznego. Zapomnij o napiwku. Całkowicie zrozumiałe. Burczy mi w brzuchu. Naprawdę muszę coś zjeść. Jestem taki głodny. Czuję się, jakbym nic nie miał w żołądku. Tak sobie myślę, a gdybym tak zjadł tylko jeden kawałek? Chwileczkę, a co jeśli... Chyba już wiem. Mam to. Najpierw wytnę w pizzy trójkąt. W ten sposób. Następnie usunę ten fragment. Teraz z powrotem złączę pizzę. I pokroję ją na ćwiartki. Nikt się nie domyśli. A ja zjem sobie kawałek. Warto było czekać. Naprawdę muszę zdobyć ten przepis. Lepiej dostarczę tę pizzę. Puk, puk. Tak? Dawaj. Niech no spojrzę. Chwileczkę. Nie może być. To jest idealna pizza. Zasłużyłeś na to, dobry człowieku. Mało brakowało. Oje, rok jest całym moim życiem. Ale moje włosy są zbyt długie, żeby dać się ponieść muzyce. Muszę je podciąć. OMG, muszę iść. Zostawiłem włączony piekarnik. Zejdź mi z drogi, frajerze, i to już. Mamo. Ha, zsikał się. Warto by było posprzątać te kałuże, ale najpierw obetniesz mi włosy. Pana życzenie jest rozkazem, ale jest jeden mały problem. Zakład zamknięty. Pokaż mi to. No popatrz, już jesteście otwarci. No dalej, do dzieła. Okej, proszę usiąść.
A więc taki będzie mój koniec. Co mogę dla pana zrobić? Podetnij trochę. Słyszałeś? Tak, oczywiście, proszę pana. Tak bardzo się boję. Trzęsą mi się ręce. Dam radę. To prosta fryzura. Hej, co ty tam wyprawiasz? Uważaj z tymi narzędziami. Okej, użyję maszynki. Tak jest bezpieczniej dla mnie. To nie potrwa długo. Lepsik! O nie. O nie. Nie wierzę w to. Nie jest dobrze. Co teraz? Muszę ukryć dowody. Zawsze chciałem mieć owłosioną klatkę piersiową, ale wciąż czeka mnie wielki problem. Wielki, bolesny problem. To twoja wina, brachu. Proszę nie robić mi krzywdy. Zraniłeś moje włosy, to ja zranię ciebie. Nie podoba mi się to. Muszę to naprawić. Chwileczkę. Zasnął. Jest. Ups. Nie chcę go budzić. Mogę uciec albo użyć tej taśmy. Narysuję linię na taśmie, a następnie przykleję ją na włosy. Umieszczę ją nad brakującym kosmykiem. Teraz przydadzą mi się nożyczki. Wystarczy przeciąć wzdłuż linii. Dzięki temu włosy będą równo podcięte. Wygląda to dobrze, a on mnie nie skrzywdzi. Co za ulga. Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej. Już prawie gotowe. Skończyłem. Wow, jestem geniuszem. Hej, straszny jegomościu, obudź się. Nie dotykaj mnie, brachu. O, czekaj, moje włosy. Co ty zrobiłeś? Wyglądają dobrze. Bez pana włosów to by się nie udało. Źle bym się czuł, wystawiając rachunek, ale biznes musi się kręcić. Super, darmowe pieniądze. Na tej samej porze w przyszłym miesiącu? Co? Pan tu wróci? Świetnie. Gdzie jest kamera? Witamy w programie Budowlanka z Chrisem. Ja jestem Chris. Zaczynamy. Trzeba dobrze wyglądać. Moja mama to ogląda. Potrzebuję odpowiednich narzędzi. Bezpieczeństwo przede wszystkim. O tak. Dziś czeka mnie duży projekt. Buduję dom. Fajnie, co? Do dzieła. Krok pierwszy. Potrzebna nam podłoga. Do dzieła. Nasza podłoga znajduje się w tym pudełku. To niesamowite, jakie rzeczy można kupić w internecie. To bardzo ułatwia życie. Zaczynamy. Co to jest? Chwileczkę. To jakieś jaja? Śmierdząca stara szmata? Przecież ona jest dziurawa. Spodziewałem się o wiele więcej. Już wiem, to musi być opakowanie. Podłoga pewnie wciąż jest w pudełku. Nie, pusto. O, lipka, i co teraz? Chwileczkę, myślicie o tym samym co ja? Czasami trzeba myśleć nie szablonowo. Wygląda na to, że mamy podłogę. Po prostu położę to na ziemi. Wow, cóż za transformacja, to takie proste. Patrzcie, układa się to w piękną całość. Krok pierwszy wykonany. Nadszedł czas na krok drugi. Do dzieła. Jestem gotowy, oh yeah. No dobra, to co teraz? O, patrzcie, ściany, super. No to jazda. Coś czuję. O nie. Poważnie? Taśma? Może znajdzie się tam coś bardziej praktycznego. Co? Kijek? Co ja mam z tym zrobić? Wiecie, że buduję dom, prawda? Nie płacz przed kamerą, Chris. Jesteś profesjonalistą. Przedstawienie musi trwać. Chwileczkę. Hej, patrzcie, samolot. O nie. Kij w tajemniczy sposób się złamał. Nic się nie da z nim zrobić. Co? Dzięki, stary. Porozmawiamy poza anteną. Chyba nie mam wyboru, co? A już wiem. Wbiję patyki w ziemię. To będzie szkielet. Oh. Co ja robię? Mogę użyć taśmy. Sprytne, co? Rzecz w tym, by umieć się dostosować. Płynie z tego cenna lekcja. Gdy coś się rozpada, użyj taśmy. Oh yeah. Krok drugi wykonany. Nadszedł czas na krok trzeci. O tak. Ciekawe, co mama zrobi na obiad. Co? O, to też mam zrobić? Świetnie, nie mogę się doczekać. Patrzcie, kładziemy dach. Ciekawe, jaka niespodzianka na mnie czeka. No bo... pusto. No cóż, koniec programu. Czekaj, co robisz? Okej, okej. Coś tu jest. Kto by pomyślał? To jest koc. No tak. Niech na pomyślę. Okej, wiem jak go wykorzystać. Miejmy to już za sobą. Położę to tutaj. Cóż, przyprawia to o depresję. I właśnie w ten sposób buduje się dom. Mam nadzieję, że czegoś się dzisiaj nauczyliście. Zdejmijcie to ze mnie, pachnie jak moja babcia. Nie da się tak pracować. Wracam do domu. Co znowu? Co mam z tym zrobić? Nic już nie rozumiem. Wow, to jest piękne. I ma ściany. I jak wam się podoba? Nieźle, co? Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka Budowlanki z Chrisem. Woo! Pora sprawdzić nasze skarbonki. Co? Pusta?
Moja też. I co zrobimy? Ha? Fajne. To będzie ciekawe. Wygląda nieźle. Wyzwanie przyjęte. To będzie dobre. Świetny sposób na zarobek. Potrzebuję tej kawy. Dobry, ja w sprawie pracy? Sprawdzę się, zobaczy pan. Czy ja wiem? Proszę, bardzo proszę. Dobra, jesteś zatrudniona. Gdzie ja to położyłem? Przyda ci się. Tak się cieszę. Park rozrywki, tędy. Gwarantujemy niezapomnianą zabawę. Kręcę strzałką po mistrzowsku. Park rozrywki? Lexi? Siema, właśnie idę do mega parku. Chodźcie, nazywa się Park Pszczółkowy. Na bank wam się spodoba. Mają tam też maskotki. O, takie. Co tam, mała? Nie lubię być przed kamerą. Co ty tu robisz? Zabawmy się, ludzie. Ale to będzie czad. Kolejka górska, ciśniemy. Okej, na razie nieźle. Woo, ale jazda. Trochę szybko, ale co tam, co nie? Zatrzymajcie to! Wypuśćcie mnie stąd! Moja spódnica! O nie, opuściłam! Moje włosy! I to ma być frajda? Wyglądam okropnie! Mam dość! Najgorszy dzień w moim życiu! I kto tu dziwnie wygląda? Zwijamy się! Odchodzę! Mówiłaś coś? Teraz kasa. Nienawidzę kolejek. Wyglądam jak pomidor. Wypłata? Za co? Ktoś tu nie czytał drobnego druczku. Praca za darmo? Ale przebrałam się za pszczołę. Jak śmiecie. Powtarzam ostatni raz. Żadnych pieniędzy. Matko, ale wstyd. Co jest? Fajne bokserki. Nie patrzeć. Wyjdźcie mi stąd. Co za wstyd. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Budka z buzialami. Lemoniada? Co ty, dziecko? Wiem, że się uda. Buzi poproszę. O, cześć. Ale ekstra, gdzie ja mam pieniądze? Znalazłem. Buziala proszę. Zaczynam tego żałować. Nie dam rady. Muszę coś wymyślić. Oby się nabrał. W życiu się nie połapię. Mój pierwszy całus. Mua, mua. Proszę bardzo. Wow, teraz należne. Było super. Co za głąb. O, cześć. Dobry, jedną lemoniadę poproszę. Urocza jesteś. Kosztuje $1. Dobrze, jestem bogata. Pani spojrzy. Kogo ja chciałam oszukać? Ale biznes to biznes. Tak, poproszę. Nadrabiasz wdziękiem. Lemoniada, lemoniada. Proszę. Ale dobra. Może słomkę, co? Kręcona, dziękuję pani. Kolejny klient. Oby przystojny. Cześć, mała. Poproszę słodkiego buziala. O, super. Szybko, póki ma zamknięte oczy. Chętnie pomogę. Masz bardzo miękkie usta. Matko, jaki desperat. Warte każdych pieniędzy. Do następnego. Hej, zapraszam. Witaj, kochana. Straszny gorąc. Muszę się schłodzić. Woda mi się skończyła. Poproszę lemoniadę. Dolar za kubeczek. Jak to dolar? Dzwonię po policję. Rozbój w biały dzień. Dolar, skandal! Za moich czasów lemoniada była za darmo! O, kamienie, jak miło! Będzie mi miło! Mam nadzieję, że posmakuje! Proszę! Dziękuję, moja droga! Dobrego dnia! Mam dość, koniec! Ile zarobiłam? Wow, niezły dzień! Co to za ciacho? Otwieramy. O, cześć. Hej, o, jestem spłukany, wybacz. Nie wygłupiaj się, mam ich trochę, wiesz. Okej.
Nie odchodź. Dobra, poczekam. Wezmę to. Hej, a kto mi za to zapłaci? Trzymaj, jesteś gorący. Znaczy, jest gorąco. Jesteś uprzejma. Całuj mnie. Muszę to zobaczyć. Ach, mogłam mieć całuśną budkę. Zaraz, co to? Okej, to powinno być proste. Mop? Jest. Płyn do mycia? Jest. Sprzątamy. Wycieramy roślinkę z kurzu. Co za relaks. A co tu mamy? Batonik. Ale jaja, mój szczęśliwy dzień. Może jeszcze jadalny. Jednak nie. Ile tu smug? Proszę, nieskazitelne. Serio, kto normalny rozrzuca tak bieliznę? Odrażające. Tu narzędzia idą w ruch. BHP. Co za smród. Robota ukończona. Dalej je czuję. Nie było tak źle. Nawet mi się podoba. Co do... Nie! Nie na mojej zmianie. Wezmę to. Nie na czystą podłogę. Ale się spociłaś. Skończyłaś? Dobrze. Mało brakowało. To dla mnie? Było warto. O nie, czego ja się napiłam? Oblech, oblech, oblech. Myjka, umyję ci samochód. Daj się skusić. Z woskowaniem. O, klient. Lepiej zabiorę się za pracę. Jedziemy. Co ona robi? Ale syf. To będzie dobry trening. Tak czysty, że widzę swoje odbicie. Co tak długo? Przynajmniej jest urocza. Wow, ale wyrżnęła. Gdzie ja jestem? Co się stało? Strasznie boli. Nic ci nie jest? Jedziemy do szpitala. Nie czuję ręki, ale przynajmniej zarobiłam. Pani rachunek. Mam za to płacić? To niesprawiedliwe. Poproszę kartę. Nie dam, bo złamię drugą. Proszę. Ale dobry burger. Uwielbiam kawkę z rana. Hej, potrzebuję podwózki. To moje ulubione perfumy. Co jest? Jak się tu znaleźliśmy? Że co? Tylko jeden cent? No ej! Hej, bratanianki! Przecież kochamy dzieci! No dobra! Hej, pewnie jesteś nową opiekunką. Proszę! Proszę! Miłego dnia, aniołku! Już jadła i piła! Pa! Bawcie się dobrze! Okej, muszę się zająć tym dzieckiem. Mam się opiekować kwiatkiem? Sporo ich tu jest. Dobrze, że lubię rośliny. Nie mam za dużo do roboty. To coś sobie zjem. O, jesteś głodny? Nie wiedziałam, że praca to takie proste zajęcie. Już dobrze, nie płacz. Patrz, zrobimy razem naleśniki. Tyle chyba wystarczy. Okej, teraz mleko. Nie twoje, tylko zwykłe, od krowy. Dobra, i najtrudniejsze. Rozbicie jajka jedną ręką. Albo głową. O nie! Polałem dzidzie surowym jajkiem! Nie ruszaj się! Muszę to wylać do miski. Okej, już dobrze. Czas zmienić kolor paznokci. Ale ładny różowy. O, tobie też się przyda makijaż. O proszę, pasujemy do siebie. Ładnie tu sobie mieszkasz, dzidziu. Trzeba to dobrze wymieszać.
Jednak to jest najtrudniejsze. Ups, wybacz, Dzidziu. Czekaj, wytrę ci tą buźkę. W sumie to zaczekaj tutaj. O, ale ładne kwiaty. O nie. Dobra, schowam to tutaj. Chyba nie zauważy. Okej, patrz na to. Co jest? Połamałem patelnię? Och, i do tego zrobiłem niezły bałagan. Dzidziu, gdzie jesteś? Teraz nie czas na zabawę. Chyba nie skitrałeś się w lodówce. Dzidziu, wychodź z ukrycia. Nie można tak robić. Zaraz, to ty, Dzidziu? Ojej! Ej, co ty oglądasz? Ach, och nie! Przecież to jakiś horror! Nie patrz na to! Hej, patrz na mnie! Co to za zapach? Uch, z drogi! Mamy pieluchowy problem! Zaraz, czemu ja biegam w kółko? Spokojnie, nie panikuj! Zaraz to ogarniemy! O, ale fajne dżinsy. Proszę, napij się kawki. Nigdy mnie na nie nie będzie stać. A, o matko, co tu się stało? Wyglądasz okropnie. O nie, to pewnie przez kawę. Muszę ci pomóc. Takie małe, a takie śmierdzące. Przykleiła się! Pomocy! Niech ktoś to ze mnie zdejmie! To jakiś koszmar! Złaź ze mnie! Ech! Zaraz zwymiotuję! Całą buzię mam ufajdaną! Okej, spokojnie! Są przecież zasłony! Kurczę! Zerwały się! Ech! I co teraz? Nareszcie! Z czego się śmiejesz, Dzidziu? To nie jest śmieszne! Gdzie są pieluchy? Wybacz, misiu, ale nie mam innego wyjścia. Już spokojnie. Gugu gaga? Uff, udało się. Proszę, oto twoja nowa pielucha. To pewnie mamusia. Dziękuję. Oto twoja zapłata. Dzięki, pa, Dzidziu. Czemu masz na sobie misia? Och, przykleję te liście i już. Dobra, jak nowy, mniej więcej. Może nikt nie zauważy, z daleka nie widać. No nic, fajnie wygląda. O, dzwonek. O, wróciłaś. Spokojnie, roślinki przeżyły. Cieszę się, oto twoje wynagrodzenie. Na bank jest tu coś do sprzedania. Wow, mam! Lexi! Lexi! O matko, przestraszyłaś mnie! Myślałem, że dostanę zawału! Trzymaj, musimy znaleźć rzeczy do sprzedania! Okej, rozłóżmy te koce! Potrzebne są jeszcze poduszki! Okej, pokaż, co tam masz! Zobaczmy, kto więcej zarobi! Ja mam lepsze klamoty! Zarobię kupę forsy! Okej, to wszystko! Jeszcze napis! Różowe litery zawsze przyciągają uwagę! Okej, nikt mnie nie pokona. Wszystko za $2. Teraz tylko czekamy. Muszę zrobić napis. $2 za każdą rzecz. Hej, szukasz fajnych rzeczy? Chodź tu, wielka promocja! Książki, zabawki i takie tam. Dzień dobry, fajna fryzura. Hej, czekaj, zobacz, jakie mam spoko rzeczy na sprzedaż. Co my tu mamy? Pokaż. Śmieci, śmieci, śmieci. Ale za to podoba mi się twoja katana. Moja jeansowa kurtka? Słuchaj, dam ci za nią $20. O, pewnie. Proszę. Super, szukałem takiej od dawna. Wow, $20. Ale się zimno zrobiło. Haha, nie trzeba było sprzedawać kurtki. Proszę się rozglądnąć. No nie wiem.
Mam na przykład taką lalkę albo coś takiego. Wolałabym to. Moją kurtkę? Dam ci za nią $20. Proszę. Okej, umowa stoi. Dziękuję bardzo. Haha, teraz tobie też będzie zimno. Hej, wiesz co? Mam pomysł. Myślisz o tym samym, co ja? Patrz, mogę zakręcić tą rurkę i zrobić sobie śmieszne okulary. Ale super! Proszę, biorę je. Dziękuję, miłego dnia. To działa! Też mogę sprzedać coś modnego. Ale ekstra koszulka, proszę bardzo. Super! Co by tu jeszcze wymyślić? Wiem, te autka zdadzą egzamin. Wow, jakaż to z koszula. Wezmę ją. Co by tu? Pikachu i łańcuch. No pewnie, pokemonowa torebka. Cudowna, złapię wszystkie. Proszę bardzo, do widzenia. Co by tu zrobić z tym bananem? Może kapelusz? O matko, nie wierzę, że ktoś to kupił. Zimno mi, ale sprzedałem wszystkie klamoty. Ja też. Fajny miałam utarg. Hej, co tam masz? Sukienkę z zasłony? No, dam ci za nią $40. No dalej, sprzedaj mi ją. To uczciwa cena. No dobra. Haha, jesteś goła. Proszę, smacznego. A? Co tam się dzieje? O, sprzedaję przekąski i popcorn. I chyba właśnie idzie na przerwę. Nikt nie patrzy? Nie? To będę miała okazję trochę zarobić. Schowam to tylko. Zapraszam! Świeżutki popcorn. Wezmę jeden, proszę. I jeden dla mnie. Proszę, dziękuję za wspieranie lokalnych sprzedawców. Ej, kim ty jesteś? To moje pieniądze. Zapomnij, to ja je zarobiłam. Trzymaj, ja spadam. O, uciekła mi. Dobrze, czyściutkie i błyszczące. Uwielbiam bańki mydlane. Ej, mamusiu. Zepsuło się. Uspokój się, nic się nie dzieje. Patrz, co ja mam. Chcesz się pobawić, popyt? Nie, chcę moje bańki. Nie? O, mam pomysł. Wytnę tylko otwory w tym miejscu i przygotuję wodę z płynem. Okej, sprawdźmy, czy działa. Bańki, bańki, ale ładne. Proszę, możesz spróbować. O, ale super puszczasz bańki. Mamusiu, zobacz, bańki. Wow, cudownie, kochanie. Dziękuję ci bardzo. Proszę, weź to. Trzymaj też to. Pa, pa. Nie wierzę, ale mi dała dużo pieniędzy. Dobra, mam nadzieję, że mi wystarczy. O matko, czas mi się kończy. Przepraszam, spieszę się. Banan. Wezmę sobie gryza. Z drogi, jednorożce. Wygląda na to, że wsadzisz dzisiaj kogoś do paki. O, jestem i przyniosłam pieniądze. Dobra, obiecanki i cacanki. Dziękuję. A skoro już tu jesteś, nie chciałabyś czegoś zamówić? Nie, nie, dziękuję. Kasa. Zobaczmy, co jest w środku. No dalej. O, wow, jestem bogata. Mogę kupić tyle rzeczy. Ja się tym zajmę. Nie, to moje. Puszczaj. Oddawaj. Dziewczyny. Co się dzieje? O, hej, mamo. Daj mi to. To nie fair. Kiedy wy się nauczycie? Zostaje tylko jedna opcja. O, zaczynamy. Zobaczmy, ile tu mam. Nie za dużo. Pora znaleźć pracę. Nie? Nie. O, to może być to. Łatwa kasa. Muszę się przygotować. No i dobrze. To jest właśnie mój aniołek. To jest Madison, nowa opiekunka.
Muszę lecieć. Bądź grzeczna, kochanie. Pa! Pa, miłego dnia! Cześć! Gdzie ona się podziała? To nie najlepszy początek. O, tu jesteś! Co robisz? Znalazłaś mnie! Za mało mi za to płacą. Daj mi ten pistolet! Jest mój! Pora na zemstę! Daj mi to, albo powiem mamie! Mamusiu, całe szczęście, że dzwonisz! Proszę, zrobię co zechcesz! Nowa opiekunka jest super! Kocham cię! Pa! Było blisko! Na co się tak cieszysz? Powiedziałaś, że zrobisz co zechce! Hej! Służąca! Proszę, mam nadzieję, że ci posmakują! Jest okej! Ups! Podnieś! Co za bachor! Iha! Dalej, rumaku! Będę potrzebować masażu! Nie ruszaj się! Gotowe! Wyglądasz cudnie! Okej, może gdybym pracowała w cyrku? Pa, pa! Było fajowo, mamo! Jak dobrze wyjść z tego domu, ale pieniądze nie śmierdzą! To był wspaniały pomysł! Otwieram działalność! Budka pocałunków otwarta! Ustawcie się w kolejce! Chodźcie znaleźć prawdziwą miłość! Jest strasznie zabawna, musisz to zobaczyć! Selfie! Co tam się dzieje? Chcesz zobaczyć? Jedynie $2, okazja! Pieniążki do miski i możemy się całować! No dalej, szybko! Słodka mamono! Dalej, buziaki! Hej! O, jest pięknie! Jestem geniuszem! Tak, uwielbiam to! Okej, kto następny? To jest niesamowite! Może kupię sobie jacht? Jestem taka przedsiębiorcza! O, hej dziewczyno! Nadasz się idealnie! Naprawdę pocałujesz dziewczynę? Jak chcesz całować, to płać! Poczekaj, aż powiem mamie! Stary, pospiesz się! Ile pieniędzy! Okej, gołąbeczki, do dzieła! Ale się stresuję, to naprawdę się dzieje! O, chwilka, telefon! Hej, przystojniaku! Ale piękna dziewczyna! Gdzie ona jest? Ajdź! Chodź tu! Budka z pocałunkami nie wypaliła. Wypróbujmy tego! Czy ktoś w ogóle kupuje jeszcze sok? Ale nudy. Hej! O, fajnie! Sok pomarańczowy! Nie, to nie dla ciebie! Ale mnie wkurza! O, jest ktoś! Hej! Hej, mogę prosić o kubeczek? Oczywiście! Proszę? Dzięki! Niezłe! Masz! O, dzięki! Pa! Patrz, co mam! No i? Kogo obchodzą pieniądze? Mnie nie! Grosz do grosza! Kto następny? Cześć! Mogę prosić trochę? Smacznego! Niezły ruch w interesie! Wow! Nawet coś tam zarobiła! Też muszę coś zrobić! Mam! Aha! To będzie idealne! Chyba sok potrzebuje specjalnego składnika! Poproszę jeden sok! Posmakuje ci! Jest bardzo orzeźwiający! To będzie ciekawe! Tylko spokojnie! Uwielbiam sok z pomarańczy! Słomka? Nie jestem dzieciakiem! Pycha! Piję go! Nie może być! Dobre, co? Co to ma być? O rany! Ale ubaw! Czemu to zrobiłeś? Ten sok jest obrzydliwy! Co? Wcale nie! O, jest okropny! Masz tu swoje pieniądze! Co za skandal! Zaraz! Ewa! Na mnie nie patrz! Kocham te zajęcia! Są super! Co za koszmar! Muszę zmienić pracę!
Może rzucę okiem. Chcę czegoś ciekawszego niż nauczanie. Może to? Strażaczka. Pokojówka? Miałabym sprzątać po dzieciakach? To wystarczy. Astronautka. Do twarzy mi w srebrnym. Ale tęskniłabym za domem. Odpada. Piosenkarka. To by było wspaniałe. La 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 la. A? Kto tym rzucił? Przyznać się, albo wszyscy trafią do kozy. Dość tego. Zaraz. Co się dzieje? Kolejny dzień ciężkiej pracy. Ciekawe, co mnie dziś czeka. Co za okropna zgraja. To ona. Ale jak ją znaleźć? Muszę myśleć jak przestępca. Gdzie bym poszła? Co bym zrobiła? Pora wyruszyć w miasto. Pomocy! Jakaś pani ukradła mi czekoladę! Muszę poszukać tropu. Poważnie? Tak się to robi? Mandy, wiedziałam! Przeżyłam wstrząs, ugryzła ciasteczko! Proszę pokazać. Jest niedaleko. Ciasteczko! Jak odebranie cukierka dziecko! Mam cię! Kto zgasił światło? Muszę się ukryć. O, kolejne przekąski. Chcę więcej. Paniusiu, co z tobą nie tak? Uciekła mi. Proszę złapać tę wariatkę. Muszę zacząć ćwiczyć, nie mam siły. Świetnie wyglądam. Głupie gliny zawsze psują zabawę. Ale nigdy mnie nie dorwą. Ani mojego przystojnego Briana. Co za śliczna buźka. Wkrótce będziemy razem. Muszę wymyślić plan. Co? Czy to słodycze? Jedyne, co kocham bardziej niż Briana. Pachną obłędnie. Dokąd się wybieracie? Co za ekscytujący pościg. Nie uciekniecie. Coś mi tu nie gra. Ale nie wiem co. Zaraz was pożrę. Mam was. Jesteście moje. Siema. Jedziesz na dołek. To mnie nie powstrzyma, zobaczysz. Jasne, mów co chcesz. Już to słyszałam. Sprawa zamknięta. Ale się wyspałam. Kasa to najlepsza kołderka. Nie ma nic w tej telewizji. A to co? Matko, muszę je mieć. Widzisz to? Kup mi je. Na co czekasz? Natychmiast. Kim jesteś? Okej, weź je. Proszę, panienko. Tak, ale cudeńka. I do kosza. Zaraz. Nie wierzę. Ale szczęście. Są przepiękne. Nie. Chcesz je? To zapłać. Dobra. Mam to. Wystarczy? Super, dzięki. Tak. Zaraz, a co to jest? Nieważne, naprawi się. Gdzie on jest? Mam. Marker załatwi sprawę. Świetnie sobie radzi. Wow, wyglądają jak nowe. Takie rzeczy się przecież nie zdarzają. A potem oblała ten test. Czy mnie wzrok nie myli? Skąd je masz? Co? Od kiedy to jesteś bogata? Muszę chwilkę odpocząć. I popedałować w powietrzu. Co ona wyprawia? Zawsze była jakaś dziwna. Chodźmy stąd. Co? Gdzie oni poszli? Chyba pora wstawać. Ale się wyspałam. Strasznie się poplątały. Dobrze, że mam grzebień. Nie tak mocno, delikatnie.
Okej, o wiele lepiej. Obejrzę się jeszcze. Tak, wyglądam olśniewająco. Wow, ale jesteś śliczna. O, dzięki, mamusiu. Smacznego. Ekstra. Śniadanie to mój ulubiony posiłek. Ała, co ten chleb taki twardy? Chyba muszę go zamoczyć. Ach, co za noc. Kasa to najlepsza kołdarka. Alo, potrzebuję trochę miłości. Trzymaj i do roboty. Och, ale jesteś śliczna. No weź. Dobra, masz więcej. Och, jesteś taka cudowna i śliczna. Koniec czasu. Serio? Co z ciebie za mama? Masz, tyle wystarczy? Pokaż. O, moje kochane dziecko. Nikt nie patrzy? No to smacznego. Co ona tam robi? Ale mały batonik. Słodycze. O, wow, to ja rozumiem. Co by tu najpierw zjeść? Pycha. Słyszałem, że ten film jest spoko. Co to za odgłosy? Wow. O, hej. Wow, nie dzięki. O nie, cała się ubrudziłam. Muszę wytrzeć buzię. Ale mam na niego ochotę. O, hej. Chcesz trochę? Widziałeś ten zwiastun? Okej, to zabieramy się za flirtowanie. Zaraz. Trzymają się za ręce? A, nie do wiary. Tato ma zawsze szczęście. Wezmę ten pierścionek. Wow, ale piękna biżuteria. Ciekawe, co to jest. O, już wiem. Może ją czymś zaskoczę. O, tak. Hej, mam dla ciebie niespodziankę. Goździk, taki piękny jak ty. O, dziękuję. A do tego ten pierścionek. O, jej, nie mogę w to uwierzyć. Dobra, jestem gotowa. To daj paluszka, proszę. Spełniło się moje marzenie. Muszę zrobić sobie zdjęcie. Jesteś najlepszy. Okej, powoli, powoli. Co za okropny pierścionek. Włosy mi lecą na twarz. No nic, trzeba je związać. Mam jakąś gumkę? O, matko, znalazłam gumę. Co za szczęśliwy dzień. Tak, jest po prostu idealna. Ej, dasz mi kawałek? Pewnie, proszę. Ej, słyszałem, że masz gumę. A mam, podzielę się. Proszę. I dla ciebie. W końcu mogę ją skosztować. Gotowi? Smacznego! Ale pycha! Czym ja się tak ubrudziłam? Dobra, ściągnę ją. I co teraz? Może ta? Albo kurtka? No, już wybrałam.
A to co? A, jakieś drobne. A tutaj? Też kasa. Przynajmniej mogę wypolerować buty. Ach, teraz muszę je wszystkie pozbierać. O, wow. Ale to ciasto wygląda przepysznie. Teraz próbujemy drugi. Ale mam na niego ochotę. Mam jeszcze wielkie jajko niespodziankę. Skosztujmy. Kocham czekoladę. Jest taka kremowa. O, ja też chcę czekoladę. Nie wierzę, patrz! Tester łóżek. Kocham spać. To idealna robota dla mnie. Pokażcie mi swoje życiorysy. Potrafię rozmawiać z ludźmi i jestem bardzo uprzejma. A to mój, umiem spać. Okej, zatrudniam was. Wow, 12 godzin. To chyba w tym mamy spać. Czekaj, dostanę 5 dyszek za spanie w śpiworze? Ekstra! Wchodzę w to! Fajny ten śpiwór i mega wygodny. Chyba za bardzo w to wszedł. Czy on kiedyś widział śpiwór? Nie wiem. Nie będę zapisywał swoich obserwacji. No dobrze, zapraszam na tamto łóżko. Ach, wygląda w porządku. $450? Muszę je sprawdzić. Dobra, zdało test z piórkiem. Ach, to idę spać i przy okazji trochę zarobić. Nie jest wcale tak... O, matko! Utknęłam! Co tu się do licha wyprawia? Jednak niewygodny jest ten śpiwór. Zaraz. Tak! Położę się na tym łóżku! Super! Uwaga, Lio! Zrób mi miejsce! Tak! To się nazywa porządne łoże! Ej! Jak ja się znalazłem na ziemi? Co? Nie! Tego nie było w scenariuszu. Moje obserwacje są bezużyteczne. Oto wasza wypłata. To dla ciebie, a to dla ciebie. A reszta dla mnie. Kocham tę robotę. Trochę zarobiliśmy, co nie? Ech, wszystko pozałatwiane. Można na chwilę odpocząć. Ach, muszę szybko wynieść te śmieci. Co ona się tak śpieszy? I czemu ma na sobie płaszcz przeciwdeszczowy? O nie! Idzie burza! Nie wiedziałem, że ma dzisiaj padać. A, to dlatego miała na sobie płaszcz. I tak się spieszyła ze śmieciami. Mam pomysł. Wiem, że gdzieś tu są. Tak, moje worki na śmieci. Nożyczki, bierzcie się do roboty. Trochę utniemy tu, trochę tam. Skończyłem. Sprawdźmy, czy się nadaje. O, wow, skąd go masz? Mogę odkupić? Proszę, płacę gotówką. 5 dych? No pewnie, proszę. Dziękuję, przynajmniej nie zmoknę. 50 dolców! Poncho, płaszcze przeciwdeszczowe! Nie dajcie się ulewie! Szybko, bo zaraz nie będzie! Proszę bardzo! To ostatnie sztuki! Nie wierzę, że wszystko sprzedałem i zarobiłem tyle kasy! Ale pyszne! Dobra, trzeba odrobić ten marny miesiąc. Widzę torebkę. Sprawdźmy, co w niej jest. Ekstra! Spadam stąd! Ale się najadłam! Halo? Poproszę rachunek. Proszę? Mam nadzieję, że wszystko smakowało. Zaraz, gdzie moje pieniądze? Co się stało? Żartujesz sobie. Dobra, masz 48 godzin. Jeśli nie zapłacisz, wsadzę cię do więzienia. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Okej, musi tu coś być. A? Co to?
O, w sumie to czemu nie? Dobrze, gdzie mam to zawieść? Chyba gdzieś tutaj. Sznurówka mi się rozwiązała, tak być nie może. Ciężkie jest życie dostawcy. O, a co to? Świeżutka pizza! Właśnie na to czekałem. Podłożę jej ten pusty karton. Tak, udało się. Okej, muszę szybko dostarczyć tą pizzę. Zobaczmy. To chyba będzie tutaj. Dzień dobry, przyniosłam pizzę. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Cały dzień miałem na nią ochotę. Co to jest? Przepraszam, poratuję panienka jakimiś drobnymi? No, dobrze. O, dziękuję. Chcesz kawałek pizzy? Nie, dziękuję. Wiadomość? Co do... Wylatuje? To chyba jakiś żart. Dokończę szybko wieszanie tych plakatów. Pozostało mi tylko czekać na pierwszych klientów. Dzień dobry. Tak, usiądź proszę. Pomożesz mi zdobyć jego serce? Tak, pewnie. Spojrzę tylko w kryształową kulę. Ciekawe, co mi pokaże przyszłość. Tak. Widzę ją i to bardzo wyraźnie. Dobry ten popcorn. Nie ruszaj się. Przestań się ruszać, muszę cię tym spryskać. Dobrze, widzisz? Już po krzyku. Dobrze, gdzie to zdjęcie? Nałożę na nie zaklęcie. Powinno pomóc. Teraz się w tobie zakocha. Należy się zapłata. Dziękuję. I tak. Dziękuję ślicznie. Już się nie mogę doczekać. Ale łatwa forsa. Hej, pomogłabyś mi? Jak widać, mam problem z trądzikiem. Tak, najpierw jednak proszę zapłacić. Oczywiście, proszę. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Dobrze, przygotuję eliksir. Jeszcze te oczka. Fuj, ale wielki wąż. I najważniejszy składnik. Wleję trochę do blendera. I miksujemy. O, wygląda obrzydliwie. Duchy, sprawdźcie, by ten eliksir miał właściwości lecznicze. Okej, skoro ma mi pomóc... Czuję coś. To chyba działa. Nie wierzę. Sam zobacz. Wow, mam nieskazitelną cerę. Dziękuję ci bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia. Ile już zarobiłam? Wciąż za mało. Co tam się dzieje? Kupił jej kwiaty. A ona dała mu buziaka. O, ale słodko wyglądają. O, a to kto? Też się na nich patrzą. O, też chciałbym dostać buziaka. O, nie ma dziewczyny. Zaraz, wiem jak mu pomóc. Pora nieco zarobić. Hej, mam dla ciebie super ofertę. Wow, chodźmy tam. Mam akurat $2. Proszę. Dziękuję. A oto twój buziak. Wow, ale super uczucie. Dobrze, miłego dnia. Pa. Hej, też mam pieniądze. Sekundka. Przepraszam, ale już zamykamy. Kurczę, nie możesz dla mnie otworzyć? Czas mi się powoli kończy, muszę coś wymyślić. Dobra, wezmę te kosmetyki i pędzelki. Jeszcze napis? Okej. Szybki makijaż, zapraszam. Hej, halo, tutaj! Mogę się zająć twoim makijażem? Masz piękne usta. Ten kolor będzie ci pasował. Pewna jesteś? Bardzo wyzywający. Ależ skąd? Pomaluję cię moją nową techniką. Nie ruszaj się. Muszę się skupić.
Trzeba wszystko dokładnie pokryć. I już kończę. Jeszcze tylko zerwę taśmę. Gotowe. Zobacz, jak ładnie. Wow, faktycznie, świetna robota. Dziękuję. Proszę. Dzięki. A może jakiś napiwek? O, pewnie. Pa. Co to? Szybki makijaż za jedynie 5 dolarów? Przydałoby mi się poprawić te brwi. Hej, pomożesz mi z tym? Oczywiście, żaden problem. Pokaż nosie. Okej, już wiem. Najpierw odrysuję idealny kształt twojej brwi. Znam ostatni krzyk mody. Cóż, to będzie 5 dolarów. Super, mogę się zobaczyć? Widzę, że kończysz na dzisiaj. Co do... Moje pieniądze! Jaki piękny dzień. Co się dzieje? Skąd tu się wzięła woda? Nie, pomocy! To tylko sen. Kiepsko mi idzie sprzedaż. Szkoda, że nie mam klientów. Ani żadnego zajęcia. Tak mi się nudzi. Dobrze, że mam lody. Hej, dzień dobry. Czym mogę służyć? Lody? Rożek? Proszę wybrać. Już dobrze, dzięki. Co? Dokąd pan idzie? Miałam nadzieję. Zaraz, mam pomysł. Wezmę się do pracy. Potrzebuję tego. Teraz zrobię rożek. Wygląda świetnie. Jeszcze posypka. Mnóstwo posypki. Ślinka mi cieknie. To wszystko dla mnie. Postawię tu telefon. Cześć. Nie mam nic w rękach. Skąd to się wzięło? Patrzcie. Tada. Zapraszam na magiczne lody. Cześć. Widziałam cię na TikToku. Też takie chcę. Proszę bardzo. Co? Gdzie on jest? Pospiesz się. Proszę jej to dać. Patrz, udało się, tato. W końcu, chyba powinienem zapłacić. Ja też tak potrafię. Zbyt wolno. Okej, widzę, czemu to pana drażni. To mi się podobało. Chodź, mała, idziemy stąd. Kto teraz? Ja. Wow, to niesamowite. Już jest ranek? Spałam się. Nie mogę tu spędzić całego dnia. Jestem bardzo zajęta. Muszę przeszukać śmietniki. Ups, oby spodnie mi nie opadły. To dopiero byłby wstyd. Co my tu mamy? Co za elegancki pas. Czuję się modnie. To najnowsza moda z Paryża, kochanie. Okej, ciao. Co to za zapach? Rany. To od tej śmietnikowej damy. Masz jakiś problem? To twój szczęśliwy dzień. Pora na metamorfozę. To nie będzie łatwe. Kochanie, zróbmy porządek z tymi ciuchami. Co z nimi nie tak? Ale masz fajny płaszcz. Odsuń się. Najpierw wyrzuć tę czapkę. Lubiłam ją, pasowała do stroju. Jaka zapracowana. Hej, to moje śmieci. Wykorzystajmy to. Po co próbuję? Mam wobec ciebie wielkie plany. Oszalałaś, kobieto? To będzie fajne. Zaufaj mi. Zupełnie jak nowa. Jak wyglądam? Nie o to mi chodziło. Zaraz, już wiem. Załóż to. Modelki są wiecznie niezadowolone. Na szczęście ja zawsze tak wyglądam. Teraz zapozuję. Wow, co za szyk. Podoba im się. Co za gwiazda. Brawo, pięknie, wspaniale. To bardzo miłe. Uwielbiam was. Kochanie, masz wrodzony talent. Zadzwoń, zjemy coś.
Praca jest częścią życia, dlatego warto wybrać zawód, który uszczęśliwia i motywuje. Jaka byłaby wasza wymarzona praca? Dajcie znać w komentarzach. Udostępnijcie ten filmik znajomym i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych równie odjazdowych odcinków.